Jest ponad 40 wystawców, szeroki bardzo asortyment, są artykuły spożywcze, są też rękodzieła i też zaproszony zostali wystawcy, którzy przyjechali z wegańskimi produktami, co jest nowością. Ten sezon rozpoczynamy bardziej bogato, czyli też są ciasta wegańskie, ale też są dania główne wegańskie. Jest restauracja, która przygotowała w słoikach na wynos takie dania. Ale oprócz tego tradycyjnie można kupić warzywa i owoce. Uważam, że z każdym rokiem nasza świadomość odnośnie żywienia się zwiększa. Także bardzo się cieszę z inicjatywy, jaką przeprowadziliśmy odnośnie otworzenia tego targu i zainteresowanie naszych mieszkańców oraz lokalnych rolników jest tak duża, że aż przerosła moje oczekiwania. Także bardzo się z tego cieszę. Szkółka Krzewów Ozdobnych Szyce pojawiła się na wielkowiejskim targu już po raz drugi. Bardzo cieszymy się, że w tym roku wystawców przybywa, przez co zwiększa się zainteresowanie. Targ to super inicjatywa, dzięki której możemy pokazać swój asortyment, możemy pochwalić się tym, co mamy w swojej ofercie. Staramy się tutaj też kupować od lokalnych producentów, których tutaj sobie zapoznaliśmy. No i właściwie dzięki znajomościom z tego targu można przerzucić się z zakupami właśnie na lokalnych producentów. Jesteśmy nowym kołem gospodyń wiejskich, Wierzchowianie. Przyjechaliśmy na targ wielkowiejski, żeby przedstawić nasze produkty. Chlebki, które własnoręcznie wypiekamy, smalczyk domowy. Wszystkie produkty wykonujemy u siebie w domu, każdy u siebie. Korzystamy ze starych, tradycyjnych przepisów, które można powiedzieć, że przechodzą z pokolenia na pokolenie. Cieszymy się, że w tym roku mamy jeszcze więcej wystawców niż w roku ubiegłym. W ogóle idea była taka, aby tutaj lokalni producenci, rolnicy, sadownicy mogli tutaj na miejscu wystawić swoje towary, produkty, smakołyki, które produkują, a mieszkańcy, aby nie musieli jeździć do Krakowa, na Nowy Klepasz czy Plazim Bramowski, a tu na miejscu mogli kupić lokalne produkty. Zachęcamy tutaj do oglądania i kupowania rękodzieła wykonanego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze wsparciem instruktorów, a należą do naszych wyrobów ceramika, świece, papierowa wiklina, przeróżne maskotki, kartki okolicznościowe, które można nie tylko kupić, ale również zamówić u nas na jakąś okazję, a my je z radością wykonamy i dostarczymy. Przede wszystkim przyjeżdżam po kozie sery, które są z Zelkowa i ogromnie nam smakują, więc to jest generalnie główny cel naszego przyjazdu, a przy okazji warzywa, jajka. Dzisiaj kupiłam mąkę chlebową. Bardzo lubię również kupować na wiosnę kwiaty, sadzonki, także no, widać po moich siatkach, że jest tego naprawdę sporo. Firma nazywa się Kozart, jesteśmy z Zelkowa, mamy 11 kóz i robimy tylko i wyłącznie produkty z naszego mleka, sery zagrodowe. Przede wszystkim stawiamy na to, żeby mleko było niepasteryzowane, bez żadnych dodatków, bez polepszaczy. Zachęcam wszystkich, aby wstąpili na wielkowiejski targ. Uważam, że można się zaopatrzyć w niezłe produkty, w bardzo dobrej jakości, świeże, zdrowe, a co najważniejsze w naprawdę dobrych cenach i konkurencyjnych w stosunku do wszystkich sklepów, supermarketów, a na pewno jakość jest zdecydowanie lepsza. Targi będą odbywać się począwszy od dziś, co dwie soboty, przy Urzędzie Gminy tutaj w miejscowości Szyce. No, zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także mieszkańców Krakowa i sąsiednich gmin do odwiedzenia i zakupów na naszym targu.